Te dziewczyny, które wczoraj wyszły na ulicę, postanowiły pójść w dwa miejsca. Jedno miejsce to jest siedziba Prawa i Sprawiedliwości, bo PiS ma teraz możliwość, żeby tą ustawę zaostrzyć, a drugie miejsce to jest siedziba Platformy Obywatelskiej, bo ona wspólnie z Nowoczesną przy głosowaniu ostatnio dała ciała. Pojedziemy pod PiS? Możemy jechać. To powiem Ci, że to jest moje marzenie. Jestem zawsze bardzo ciekawa. Ach, jak to tam wygląda. Jak Ty to robisz, że Ty jesteś taki elegancki o tej porze? Ja tylko dla Ciebie tu przyjechałam, przebudziłam że jestem taki się, elegancki? Wypiłam kawę, żeby mieć adrenalinę i dla Państwa sensownie komentować. A Ty wyglądasz jak James Bond, który wyszedł z kasyna. Jak o, słyszałeś, wkurzają, Dominik? Proszę Państwa, wiesz co? Tacy ludzie, wiesz, ile to kosztowało? 25 wyglądają... zł. I darmowy make-up i wsiada i mówi takie miłe rzeczy. Na programie dasz mi przepis. Bardzo Ci dziękuję. Na taki wygląd. Czyli kobiety potrafią jednak o tych mężczyznach się dobrze odzywać, bo wczoraj jak Kasia Miller u nas była, pani psycholog, to ona nas tak zjechała, że aż było nam wszystkim facetom głupio. Ale patrząc wczoraj na ulicę w Warszawie, czy kilkudziesięciu właściwie miejscach, które się tam gdzieś na czarno znowu przebrały, i pamiętając to, co zrobił kiedyś czarny protest, to skala tamtego i tego jest dramatycznie mniejsza, co? No to prawda, ale ja już zastanawiałam się nad tym, myślę, że po prostu to jest tak, że my dziewczyny czujemy, że te protesty nie mają tak dużej mocy sprawczej. A kiedy wtedy miały. No tak, ale kiedy te protesty właśnie, kiedy te protesty się zaczynały, to był pierwszy raz i nie wiedziałyśmy, jak władza zareaguje. I wszyscy myśleli, ponieważ do tej pory było tak, że każda władza po 89, jednak jak były protesty w odpowiednio dużej skali, no to politycy reagowali, więc dziewczyny sądziły, my sądziłyśmy, że politycy zareagują, a teraz się coś zmieniło, bo teraz mamy taką władzę, która no niby teoretycznie się boi tych protestów, niby teoretycznie one zawsze coś dają, ale widać, że ta władza nie reaguje. I ja mam takie wrażenie z rozmów z dziewczynami, że część dziewczyn czuje, że po prostu to nie ma mocy sprawczej. Ta moc sprawcza jest prawdopodobnie gdzie indziej, nie w protestach. To ja sama się zastanawiam, gdzie. A ty byłaś wczoraj? Nie, ja wczoraj nie byłam. Widzisz? Dziewczyny wychodzą. No wiesz, też nie zawsze. Ja też nie chodzę na wszystkie protesty, chodzę na które mogę. Pewnie jak każdy człowiek, nie na każdy mogę z różnych powodów. Nie rozliczam cię, bo to wiadomo, nie, że rozumiem. Są różne powody, ale po ale też tylko ci powiem, że ja też tak samo czuję, że na władzę być może trzeba też naciskać inaczej, ponieważ oni niekoniecznie ugną się przed protestami. Wiesz, wychodzi się, ty zadajesz pytanie, to też jest ciekawe pytanie, po co wychodzić? No po co ludzie wychodzą w demokracjach? Ludzie wychodzą demonstrować swoje poglądy, ludzie wychodzą, bo mają wewnętrzną potrzebę, wewnętrzny imperatyw, żeby pokazać, co myślą, z czym się nie zgadzają. To jest, wydaje mi się, taka dość pierwotna postawa, potrzeba głęboka człowieka, sprawę, żeby być sobą, żeby się uzewnętrznić. Choć tak? Jak przypomnę sobie tamten czarny protest, kiedy na krakowskim przedmieściu, kiedy kolumna Zygmunta była cała oblana przepiękną czernią, paradoksalnie. Była. I nagle to też poszło w świat i to było coś takiego, że nagle okej, dobra, nic nie robimy. I widać było, że już nawet pojawiały się hasła ten rząd obalą kobiety, a dzisiaj to jest kilkaset osób, z całym szacunkiem dla nich. Kaczyński, niestety ten rząd, twój rząd obalą kobiety. No, ale nie wiadomo, czy tak się to skończy, patrząc teraz na to, jak to zaczyna wyglądać. Mimo, że paradoksalnie, tak mi się wydaje, dzisiaj ta ustawa, która jest w komisji po tym ostatnim głosowaniu w Sejmie, jest bliżej wejścia w życie niż wtedy. Wiesz co, ja to teraz widzę trochę inaczej po dwóch latach rządów PiS niż wtedy, jak rozmawialiśmy prawie dwa lata temu, bo wtedy przyznaję, wydawało mi się, że jeżeli coś obali ten rząd, to będzie jakiś jeden mocny zryw. Coś się wydarzy. Rządzi PiS, rządzi, łamie to prawo i nagle coś się wydarzy, co zmiecie ten rząd. Teraz to widzę trochę inaczej. Teraz mam wrażenie, że na upadek tego rządu, który niewątpliwie nastąpi, bo to jest zły rząd, który łamie prawo, łamie demokrację i właściwie na tym się kończy dyskusja, bo nie ma takiej rzeczy dobrej, którą ten rząd mógłby zrobić, która przykryje łamanie prawa i przekształcanie Polski z demokracji w państwo autorytarne. Natomiast mam wrażenie, że to, co ten rząd obali, to są działania nas wszystkich, skumulowane działania nas wszystkich. Każdy musi robić swoje i to nasze robienie swoje, dziennikarzy, sędziów, wiesz, wszyscy walczą w tej chwili, sędziowie walczą, zobacz. No nawet jak wczoraj słyszałem byłego przyjaciela Jarosława Kaczyńskiego, może przyjaciel to za duże słowo, ale gdzieś tam się to o przyjaźń ocierało, szefa Krajowego Biura Wyborczego, który mówi, patrzę sobie na tą podpisaną już przez prezydenta nową ordynację, ona jest niekonstytucyjna w kilku miejscach. No jest, ona umożliwia fałszowanie wyborów, tylko, że ona umożliwia polityczną kontrolę. On nie może wyjść kontrolę z sędziami nagle, chociaż tam pojawił się wątek, czy oni gremialnie w takim razie podadzą się do dymisji. No nie ale wiesz, na ulicę też nie wyjdą.
i nie zaprotestują. To właściwie to, co my możemy dzisiaj robić, my możemy mówić, bo jesteśmy dziennikarzami, oni mogą mówić, bo są sędziami na konferencji prasowej i tyle. Sędziowie mogą wydawać dobre wyroki, mimo że prawo im tego nie ułatwia, bo właściwie prawo karze za niezależność sędziowską w tej chwili, a nie ułatwia, ale mogą to robić. My możemy mówić i pisać prawdę, mimo że możemy za to wylecieć z roboty. Wielu dziennikarzy już wyleciało i to już nie są dywagacje, tylko to jest realność. No, mi się wydaje, że teraz los demokracji zależy od osobistej postawy każdego z nas. To są takie czasy i dlatego strasznie mnie wkurza postawa opozycji, bo widzę po posłach opozycji, którzy przychodzą do programów telewizyjnych, słyszę, jak rozmawiają i słyszę, mam takie wrażenie, że dla nich to jest ciekawa rozgrywka polityczna, wiesz, o czym mówię. Oni sobie dyskutują i macie takie wrażenie, że niby krytykują, używają wielkich słów, że łamanie prawa, łamanie demokracji, ale masz takie wrażenie, że to jest po prostu coś ciekawszego niż było, coś się dzieje, może będą z tego nowe głosy. Oni to postrzegają jako rodzaj gry, jako rodzaj czegoś i część publicystów też to zresztą tak postrzega. Ale to jest po czyjej stronie? No to jest taki rodzaj gry, że to teraz polityka będzie ciekawsza, to jak się zamiesza w tym kotle, to może my na tym wypłyniemy, może my coś ugramy dla naszej partii. Oni tego nie widzą jako rzeczywistość. Do nich nie dociera, mam wrażenie. Oni mają wiedzę, ale nie mają świadomości. Do nich nie dociera, że tu właśnie teraz dzieje się historia i jest likwidowane demokratyczne państwo prawa i dokładnie od osobistej postawy naszego, każdego z nas będzie zależeć, czy to państwo prawa przetrwa. Zresztą historia pokazuje, że autokracje nigdy nie lubią dobrych przykładów, bo jak myślisz, dlaczego władza autorytarna zawsze się bierze za liderów opinii publicznej, za niepokornych sędziów, dziennikarzy, za takich ludzi, którzy są głośni? No bo przykład jest zaraźliwy, bo jak tchórze i konformiści widzą chociażby jedną osobę, która jest odważna, to nagle uświadamiają sobie, jak zła jest ich postawa. I nagle to, wiesz, tak uwiera, jest takim wyrzutem sumienia, dlatego no ciężkie czasy, ale wiesz, ja jestem optymistką i to chcę bardzo wyraźnie o tej 8 rano zaznaczyć. Skąd się bierze optymizm w kobiecie, która przed chwilą powiedziała, że generalnie wszystko jest do banina? Wiesz co, optymizm się bierze z tego, że wszystko mija. Że wszystko mija, że PiS też minie, że życie jest takie, że dzisiaj sobie coś wyobrażamy, a jutro jest zupełnie inaczej. Że dzisiaj sobie tak rozmawiamy, a za rok się możemy spotkać i powiedzieć, pamiętasz, jak wtedy rozmawialiśmy, a za tydzień coś tam i później było zupełnie inaczej. W tej chwili się wydaje, że to jest status quo. Ja wiem, że to brzmi jak banał i prawdopodobnie niewiele osób pociesza, ale naprawdę wszystko minie, PiS też minie. Tylko, że wiesz co, po drodze będzie tak, że ta, na przykład ta ustawa, która jest teraz w komisji, ona może przejść i nagle już życie kobiet, twoje, wcale nie będzie musiało być tak, tak wolne, patrzę na skutki ewentualnego przyjęcia tej ustawy, tak wolne jak jest teraz. No nie będzie wolne, na pewno, ale też sądzę, że nie zgodzimy się na to i sądzę, ale że będzie walka. Ale w jakiś sposób już uznałaś, że ulica to nie będzie sprawa do załatwienia. Wiesz, opozycja ja nie ma nie siły, wiem, żeby ja tego tylko nie przegłosować w Sejmie. Ja tego nie wiem, czy ulica tego nie załatwi. Ja mówię, co widzę na teraz, na dziś. Nie wiem, czy to jutro, czy za tydzień się nie zmieni, bo ja też mam wrażenie, że sytuacja w kraju i nastroje społeczne są bardzo dynamiczne i też mam wrażenie, że kobiety trochę nie wierzą, że tak drakońskie prawo może przejść, bo jedną rzecz też chciałam powiedzieć, od jakiegoś czasu słyszę, jak posłowie PiSu powtarzają w różnych telewizjach, że całkowity zakaz aborcji, bo no, tak naprawdę do tego się sprowadza ta ustawa, to są poglądy konserwatywne i można mieć poglądy konserwatywne. I ja chcę jasno powiedzieć, że to nie są poglądy konserwatywne. A mówi dziewczyna, która miała poglądy konserwatywne. Tak, to nie są poglądy konserwatywne. Jak spojrzysz na konserwatystów wszędzie na świecie czy w Europie, to konserwatyści w Wielkiej Brytanii popierają związki homoseksualne, związki partnerskie, w niektórych krajach małżeństwa homoseksualne. Pomachamy. To nieźle. Fajnie, ludzie machają, proszę Państwa, jak się jak jedzie. Jak widzowie tak reagują, to niech tak zostanie. I to zobacz gdzie? No. Na Nowogrodzkiej. Pod siedzibą Wilka. Ale konserwatyści w Stanach może mają trochę inną definicję konserwatyzmu, po prostu. No. Wiesz co, nie. Jest pewna definicja konserwatyzmu, która nie obejmuje średniowiecza, a my tu jesteśmy średniowieczem. Osta i policja. Dlaczego na Nowogrodzkiej? Chętnie bym się zatrzymała i przeprowadziła. Nie, no już przestań. Nie. Dlaczego pod Nowogrodzką stoi dwóch policjantów? Dlaczego oni... Ale zobacz, jak to pięknie to wygląda. Brama nie, już zamyka się, nie zdążymy, ale Jarosław cię nie wpuścił. Myślałam, że może zdołamy z nim wywiad. Ciekawe, myślisz, że Jarosław tam teraz siedzi i ogląda nas? Nie, to nie jest jego pora, zupełnie. Gdzie to jest Jarosław? Przespał stan wojenny, więc gdzie ono będzie oglądał one drama? Oglądał wczoraj byki, walki byków, tak? No, jak nic. Dzisiaj musi odespać. Dlaczego konserwatyści w Stanach mają inny mózg niż konserwatyści w Polsce? To nie mózgi, to jest... Ja wiesz, ja mogę tylko spekulować. Nie, no to są inne tradycje, to są inne rzeczy, które kształtowały ludzi.
tamtym kraju. No nas kształtowała polska, sarmacka, szlachecka pańszczyzna, czyli niewolnictwo ich trochę co innego kształtowało. No ludzie są po prostu różni i tyle. Poza tym u nas Kościół katolicki bardzo wiele złego zrobił. Ja myślę, że Kościołowi katolickiemu zawdzięczamy brak myślenia, brak umiejętności kontestowania, kwestionowania. Wiesz, to długo by o tym mówić. Długo. To jest cała historia. Zdaję sobie z tego sprawę, tylko że dzisiaj tak naprawdę jak popatrzymy na to, jak wygląda i to, że dziewczyny wczoraj były tu przed PiS-em, a później poszły przed Platformą Obywatelską i Nowoczesną. Nowoczesna dzisiaj mówi, okej, to my zgłosimy swój taki bardzo liberalny projekt, jakby próbując zetrzeć tamtą plamę, którą sama popełniła w zespół z Platformą. Ale nawet jak to przygotują i wyślą do tego Sejmu jako projekt poselski, to nie ma szansy przejść. Tak jak ma szansę przejść projekt PiSu. Nowoczesna nie jest Nowoczesna, naprawdę. Jak ja wczoraj usłyszałam taki tekst z ust chyba Katarzyny Lubnauer, że my w Klubie Nowoczesnej się zastanawiamy, na ile możemy poprzeć, a nie poprzeć, to pomyślałam sobie, nie jesteście Nowoczesną. Nie jesteście Nowoczesną. To jest partia, która oszukała wyborców. Ona jest Nowoczesną tylko z nazwy, a tak naprawdę to jest ta sama stara śpiewka sprzedawana nam, ale że zobacz, prawo kobiety do swojego ciała. O ile w Platformie masz szefa, to tam masz szefową szefa. Kobiety, przecież siedziałam tu u ciebie i mówiłam, jakie to fajne, świetne, nowoczesne kobiety. No oczywiście Katarzyna Lubnauer czy Kamila Gasiuk-Pichowicz popierają projekt liberalizacji, ale dotyczący aborcji, ale no okazuje się, że są jakieś trupy w szafie, tak? I są również kobiety, które tego nie popierają. Więc co to za Nowoczesna? Czym ona się różni od Platformy Obywatelskiej czy od różnych partii? Zastanawiam się, czy jest też, podejrzewam, że są kobiety, które mogą o sobie powiedzieć, jestem Nowoczesna, ale jednak, nie wiem, moja wiara, moja dusza, moje serce, mój rozum nie pozwalałyby mi usunąć ciąży. No i nie usuwaj, siostro, z Bogiem. Ale wciąż jest Nowoczesna. Nie usuwaj, siostro, z Bogiem. Nie ma w Polsce ustawy nakazującej jakiejkolwiek kobiecie usuwać ciążę i projekty liberalizujące dostęp do aborcji również nie będą nikomu nakazywały usuwać ciąży. To w ogóle nie jest kwestia aborcji, to jest kwestia poszanowania tego, że ty możesz żyć tak jak chcesz, a nie, że inni muszą żyć według tego jak ty chcesz. Przecież nikt nie ma pretensji do katoliczek, czy też do innych kobiet, które nie chcą usuwać ciąży. No ale dlaczego ja się mam kierować ich sumieniem, ich wiarą, czy ich normami etycznymi? Ja ich nie zmuszam, żeby one się kierowały moimi, niech one mnie nie zmuszają. To jest kwestia praw człowieka dla kobiet. Poza tym, no nie wiem, ty sobie jako mężczyzna wyobrażasz, że nie masz prawa własności do swojego ciała. Mnie to zawsze rozśmiesza. W taki czarny sposób, czarny humor. Jak akt notarialny na swoje ciało? Czy ty sobie to wyobrażasz, że no nie wiem, masz raka prostaty czy cokolwiek i ktoś ci mówi, że ty się nie możesz leczyć, bo posłowie w Sejmie uchwalili, że ten lek jest niezgodny z wolą Bożą i ty po prostu umrzesz w męczarniach, kiedy mógłbyś żyć, ponieważ posłowie tak uchwalili. No. I tu bym się zgodził, ale tutaj nie da się przyjąć logiki, bo o ile rak prostaty nie jest żywym organizmem, chociaż o raku można mówić różnie, ale tutaj myślę o tym, że dla wielu kobiet, to, wiesz, tutaj kwestia semantyki też się pojawia. Jak jadę do pracy, od dwóch dni wisi gigantyczny billboard mówiący o tym, że aborcja zabija. Gigantyczny, mały człowiek, który leży sobie na tym billboardzie cały zakrwawiony i to jest wzbudzenie takiej świadomości, że jednak tu się rozmawia o człowieku. Ten mały człowiek, to wiesz, rozmawia się o człowieku, to prawda, dlatego że po prostu zaczyna się gdzieś to życie i kobieta nosi to życie. To prawda, że się rozmawia o człowieku. Natomiast jest tak, że część ludzi uważa, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, że jak to powiedziała Barbara Nowacka, ten zlepek komórek to jest rzeczywiście niezbyt eleganckie, że to nie jest człowiek, tak? I tyle. I jakkolwiek to się nie podoba katolikom, a może się nie podobać i ja to rozumiem, to znaczna część świata tak nie uważa. I teraz można przyjąć wobec tego dwie postawy. Można wziąć siekierę i zabić wszystkich, a jak nie da się zabić, to zmusić, steroryzować, wsadzić do więzień, którzy myślą inaczej. A można się po prostu zgodzić na to, żeby inni myśleli inaczej. I chciałam też powiedzieć, że te plakaty, te straszne jakieś krwawe dzieciątka są po prostu nieprawdziwe, bo nie zabija się dziecka w aborcji, które jest rozwinięte, ma rączki, nóżki, to jest po prostu wymysł. To zależy od tygodnia, w którym to zrobisz. No to jest, nie wiem, czytałam kiedyś artykuł o tym, że to jest po prostu wymysł, że to tak nie wygląda i że to są jakieś krwawe wizje, jak teksańska masakra piłą mechaniczną. Wiesz co, ale widzisz, ale jednak twórców tego. Nie jestem lekarzem, więc się nie wypowiem. Jakby to dokładnie. Ta narracja dzisiaj ma trochę większe wzięcie i tak naprawdę w Komisji Sejmowej jest taki projekt, który może nie uwolnić kobiety i dać im więcej praw do swojego ciała, tylko wręcz przeciwnie powiedzieć, słuchaj, jest jak jest,
musisz urodzić, my się nim zajmiemy. Nie ma natomiast żadnego pomysłu na to, co to znaczy, my się nim zajmiemy. A wiesz, że z kontrpikietą dziewczyny, chyba w Warszawie, przyszła, nie, w Krakowie, przepraszam, przyszła kontrpikieta jakichś narodowców manifestować i trzymali dwa napisy. Jeden, dwa transparenty. Jeden z napisem prawo do życia, a obok stał facet, który trzymał transparent z napisem śmierć wrogom ojczyzny. Ktoś to genialnie sfotografował. I to jest a propos prawa do życia. No to są tacy ludzie i to jest ich konsekwencja. Dziewczyny, czy wy macie siłę i chęć w ogóle jeszcze, czy nie? Mamy siłę i chęć, ale też dobrze by było, jakbyście wy mężczyźni trochę pomogli, bo mnie też, wiesz, to wkurza, że wszystko wisi na tych... Nic mnie bardziej nie wkurza, i to muszę powiedzieć, niż faceci, których się ostatnio strasznie namnożyło, a którzy mówią, wy kobiety uratujcie ten kraj. Myślę sobie, świetnie, wy go psujecie przez kilkadziesiąt lat, zrobiliście nam tutaj po prostu Sajgon, a teraz jak trwoga, to my was mamy trzema demonstracjami jak trwoga, to uratować. Do baby, no przecież tak brzmi, no, to powiedzenie. Serio, może też trochę się weźmiecie, wyjdziecie, potem demonstrujecie, no pomożecie, nie? No co my mamy tak same Uznaliśmy, że ulica tego na razie nie załatwi, widzisz, i teraz jest tak, zatem ja kiedyś chyba mówiłam tu ciebie, że... Że się biłaś. Nie, że uważałam, że policja nie będzie biła kobiet, ale się myliłam, bo były już przypadki, że policja nie ma żadnych... Złapała za ramię, tak, przytuliła policzkiem do chodnika, tak. No pamiętasz tą babkę... jakąś taką znawczynię literatury, która z takim dość szokującym zdjęciem, jak ją tak przyciśnięto. No przyciśnięto, bo takie są metody. No, oni się naoglądali filmów kryminalnych. No bo dziewczyna wyszła protestować, tak? No w tej chwili się dzieją takie rzeczy. Są procesy. Marta Lempart była na procesie oskarżona o używanie tuby, wiesz, my się z tego... Nie, a wiesz, no bo to jest taki hałas, że ludzie później muszą chodzić do laryngologa i tak dalej. To nie jest dobre, naprawdę. No, serio? Natomiast myślę, nie, no żartem, ale nie. Dziewczyny, czy wy macie jeszcze takie poczucie, że jesteście w stanie cokolwiek zrobić? Możemy próbować, wiesz, nikt nie wie, jakie działanie przyniesie skutek, no ale to wydaje mi się, że trzeba podejmować 100 działań, na zasadzie jak podejmujesz 100 działań, to jedno przyniesie skutek, no jak podejmujesz jedno, to się uda albo się nie uda, tak? Myślisz, że jak teraz jest kilkaset osób, a na razie się o tej ustawie dyskutuje, to jak się ta ustawa nagle stanie obowiązującym prawem i Andrzejowi Dudzie się nie zawaha długopis i on ją podpisze i nagle się okaże, że nie ma w ogóle żadnego z trzech punktów, które są teraz w ustawie antyaborcyjnej, które pozwoliłyby kobiecie przerwać ciążę, to wtedy nagle tysiące ludzi wyjdzie, tak, tysiące dziewczyn wyjdzie na ulicę. Myślę, że Polki tego nie zniosą. Tak uważam. Myślę, że Polki tego nie zniosą i nie będą żyły potulnie pod prawem robiącym z nich niewolnicę. Bo tak naprawdę to odbiera nam akt własności do naszego ciała, pozbawia nas praw człowieka i praw obywatelskich. A ponadto ta ustawa, nie wiem czy wiesz, zgodnie z prawem międzynarodowym, takie rozwiązania prawne jak zmuszanie kobiety do noszenia w swoim brzuchu przez 9 miesięcy czegoś, co nie ma mózgu, co się nie rozwija, to są tortury. Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka orzekł, że to są tortury. Ta ustawa jest niezgodna z prawem międzynarodowym. Ja sobie nie wyobrażam, że my przyjmiemy coś takiego potulnie. Na pewno nie przyjmiemy. Na pewno nie przyjmiemy. Ja też oczekiwałabym na głos Kościoła. Wiesz, bardzo mi brakuje głosu episkopatu i głosu Kościoła. Ale Kościół w sprawie aborcji ma jedno zdanie. Nie, nie. To... 2000 lat, no. Nie zabijamy nienarodzonych. Koniec, kropka. Nie, Kościół powinien bronić kobiet. Kościół polski był jedynym kościołem katolickim w całej Unii Europejskiej, o tym mówi raport Amnesty International, który był przeciwny wprowadzeniu konwencji antyprzemocowej. Czy wyobrażasz sobie, że inne kościoły katolickie, przecież też są katolickie, wierzą w tę samą doktrynę, mają tego samego Jezusa, poparły konwencję antyprzemocową i popierają prawa kobiet do samostanowienia. One mają taką zasadę, my w kościołach nauczamy, że aborcja jest zła, ale nie wprowadzamy tego jako obowiązującego prawa, nie naciskamy na polityków, dlatego że to byłaby jakaś nasza porażka ewangelizacyjna. Poza tym państwo to państwo, kościół to kościół. Są kościoły katolickie, które tak potrafią podchodzić. Dlaczego polski kościół ma być jedynym na świecie, który tak nie może do tego podejść? Więc to też nie jest prawda, że bycie katolikiem, a nawet katolickim księdzem, a nawet biskupem od razu musi determinować postawę nienawiści, pogardy wobec kobiet i chęć rządzenia ciałem innych ludzi. To jest nieprawda. Ale gdzie nienawiści, pogarda? Oni po prostu tylko pilnują, próbują, tak zakładam, choć nie jestem w stanie wejść w mózg księdza, czy biskupa, czy episkopatu całego, ale próbują zważyć, które prawo jest ważniejsze, tego nienarodzonego, czy tej kobiety, która to nienarodzone nosi. No tak świat stworzył. No. A w ogóle jak pytasz o Kościół, to ja myślę, że powinni się zająć pilnowaniem własnego nosa, bo mają nierozwiązane afery pedofilskie. Jeszcze bo teraz zaczyna. Ta lista pedofilów, do pedofilii w Kościele. Lista pedofilów, którą zgłosił... No tak, bo zajmujemy się nienarodzonymi dziećmi, ale tymi już narodzonymi molestowanymi.
molestowanymi i gwałconymi, to nie. Czy ty wiesz, że ta lista pedofilów, dane pedofilów będą publikowane, co Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza jako wielki sukces, że nie będzie na niej można umieszczać księży? No to to jest ochrona życia poczętego właśnie. Jak już poczniesz to życie i ono ma kilka lat i ktoś gwałci to życie poczęte, które ma już kilka lat i powoduje szkody na całe życie, to jest straszna, niewyobrażalna zbrodnia, no to dlaczego nie chronimy tego życia poczętego? To już nie jest ochrona życia poczętego. Ale księża zapewniają sobie bezkarność. I ja myślę, że wiesz, ktoś, kto nie zrobił porządku w sobie, w swojej organizacji, no jak ty to sobie wyobrażasz? To tak jakby włoski mafiozo wyszedł i zaczął prawić telewizyjne kazania o moralności. Wiesz, ten facet mógłby nawet dobrze mówić. On mógłby być w tym świetny i przekonujący. I tak by mówił, że trzeba być uczciwym, trzeba płacić podatki. I to byś go słuchał i byś myślał, facet fajnie gada. A równocześnie byś wiedział, że koleś zleca morderstwa, nie płaci podatków, robi przekręty, terroryzuje ludzi. No, co jest warte to jego gadanie? I tą sprawę z kościołem ja postrzegam podobnie. No nawet wychodzą i nawet czasami mówią słusznie, chociaż częściej niesłusznie. Ale co jest warte to gadanie, jak ty wiesz, że masz afery pedofilskie, jak ty wiesz, że masz nierozliczanie finansów, jak ty wiesz, że masz ileś miliardów złotych zgarniętych w przeszłości z Komisji Kościelno-Rządowej i Majątkowej, gdzie ludziom zabierano domy, nie mogli się odwołać do sądu. No, nie masz takiego czysto ludzkiego odruchu, widzisz tego gościa w sutannie, który ci moralizuje i myślisz sobie, stary, rozlicz swoją organizację. Zdaję sobie sprawę, tylko że to jest też tak, że sama nie chciałabyś być wrzucona do jednego wora, żebyś odpowiadała za inne dziewczyny, które na przykład myślą inaczej. Ja bym nie chciał być wrzucony do dlatego jednego ja nikogo nie terroryzuję, niech każdy myśli za siebie, no. Wiesz, ja się z tobą zgadzam, nie należy generalizować, ale pewnych generalizacji nie da się uniknąć. A poza tym są generalizacje i generalizacje, tak? Takie generalizacje typu aj tam Eliza, bo wszystkie dziewczyny to czy tamto, czy aj tam Jarek, wszyscy faceci to czy tamto, to są takie luźne generalizacje, one mogą być nieuczciwe, jasne, ale one nie czynią wielkiej szkody. Natomiast jeżeli jesteś w organizacji, która bierze publiczne pieniądze i robi straszne, przestępcze rzeczy, a równocześnie wychodzisz i tak naprawdę wpływasz na wynik wyborów, bo księża w parafiach wpływają na wynik wyborów, ojciec Rydzyk wpływa na wynik wyborów, to to jest trochę inna generalizacja. Mówię o tym dziennikarzu. Nie, mówię o tym biznesmenie z Torunia, który kupuje sobie treści w mediach mu podległych. Może w ten sposób. To jest biznes. A Ryszard Czarnecki nie kupuje? Podoba mi się to, to ładne zestawienie. Ricardo, tak, jak Ricardo mówi, to była chyba Dziennik Gazeta, nie, Gazeta Polska Codziennik, która mówi, Ryszard, trzymaj się. A znaczy, zaraz, Ryszard jest straszny. A zestawienie ze zdjęciem stopki redakcyjnej, gdzie Ryszard jest, zdaje się, szefem Rady Nadzorczej Wydawnictwa, które to coś wydaje. Super sprawa, moim zdaniem. Wiesz co, Ryszard Czarnecki jest znany z tego, że wyzwania... Pan Ryszard Czarnecki, że wyzwania... Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego. Że wyzwania do dziennikarzy, chcąc się wprosić do ich programu. Do mnie kiedyś tak wyzwania. No bo i masz tak cały strasznie... czas tych samych gości, ja bym chciał ci zrobić no i strasznie mnie wkurzył, przestałam odpowiadać na te telefony, to już było bardzo dawno temu. Ale co pisze pani Elizo, mam super news. Już nie pamiętam, bo to było ileś lat temu, ale kiedyś cała Polska o mnie mówi, nie jestem szmalcownikiem, udowodnijmy kiedyś to w rozmowie. Kiedyś później spotkałam, nie, to było ileś lat temu na korytarzu Superstacji, on taki obrażony mówi, pani Elizo, dlaczego pani mnie nie zaprasza? A ja się wkurzyłam, mówię, wie pan, bo jakiś czas temu podjęłam decyzję, że zapraszam do programów tylko ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. I od tamtej pory przysięgam ci, a było to już nie ileś lat do ciebie temu, ani maila, ani Ryszard listu? Czarnecki do mnie nie zadzwonił, nie napisał SMS-a i się nie odzywa i mam święty spokój, polecam tę metodę. Jak ty z tym żyjesz? No wiesz, jest ciężko, bo czasami widzę, że facet ma... Sponiewariana emocjonalnie przez taką postać, no, o której dzisiaj wszyscy w Brukseli mówią. No to jest żenada, no słuchaj, w naszym to świecie... To nie jest atak na Ryszarda, to jest atak na Polskę. Sam wiesz, że w naszym świecie medialnym spotyka się czasami bardzo żenujące typy i mogę to głośno powiedzieć, nawet nie bojąc się prokuratury i sądów pana Ziobry, że uważam Ryszarda Czarneckiego za żenującą postać pod tak wieloma aspektami. Facet tyle przeszedł, tyle partii. On dotykał i Kaczyńskiego, sporo, tak. i Lepera i wszystkich. Po prostu jest mega doświadczony. Dzisiaj jest wiceszefem Parlamentu Europejskiego, a ty o nim mówisz w ten sposób. No ja o nim mówię w ten sposób, bo ja widzę ludzie człowieka, z Polski, a nie funkcję. Ludzie podobno listy w jego obronie piszą. No na pewno, wierzę. Prawie z tego samego adresu wszyscy. Jarek, ale czy ty nie sądzisz, że trzeba widzieć człowieka, a nie jego funkcję? Funkcja, rola społeczna to jest pewna konwencja, pewien rodzaj gry, na który się umówiliśmy, ale pod tym wszystkim jest człowiek i ten człowiek jest żenujący albo nie jest żenujący, po prostu. Dominik, i o tym świadczy tego nie jego puszczajmy, zachowanie. Dobra, tego nie puszczajmy, bo jak Ryszardowi to ktoś wytnie, on będzie miał zły dzień po prostu, no. Ryszard zaprzeczy, powie, że ja kłamię i pozwie mnie do sądu, na pewno, no, bo to jest wiesz, metoda PiS. Że to wszystko że przegram. Jest na żywo i tego się nie da wyciąć. Zdaję cała sobie prawda sprawę. O Ryszardzie Czarneckim na koniec rozmowy z Elizą Michalik z Superstacji Wonet. Ktoś powinien to w końcu głośno powiedzieć. Dlaczego nie tutaj Wonet Rano i nie można teraz? Można było tak sponiewierać tak ważną europejską figurę. Może ale może zastanowi się nad sobą, może coś dobrego z tego będzie.
Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Uważaj na siebie i zapraszamy i polecamy się, jeśli jeszcze kiedyś będzie okazja. Nie zapomnij wysłać mi maila z przepisem na taki wygląd o 8 rano. Dziękuję bardzo. Dzięki, trzymaj się, do Cześć, zobaczenia. Do widzenia. Szanowni widzowie.